The bandicoots are en route. I must reach the spot. Zanim ktokolwiek mi powie, dlaczego to zeskipowałem, jeżeli chcecie zobaczyć pełną cutscenkę, to zobaczcie sobie odcinek demo. Bo tam w odcinku demo pokazywałem pełną cutscenkę. A wolałem to trochę ominąć szczerze, bo nie chciałem, żeby wyszło, że powtarzam coś drugi raz. Ech. Znowu zresztą. Tu przy okazji ukryty klejnot jest. Tak więc będziemy mieli już to z głowy. Nie pamiętam w ogóle, czy jak robiłem demo Crasha 4, to czy odkryłem ten klejnot, czy nie. Kurde. Ej, bez kitu mnie to już zaczyna naprawdę triggerować. Ja nie lubię czegoś takiego. No, nareszcie się udało. Teraz tylko spróbujmy się tam dalej dostać. Zobaczymy, ile nam później braknie, bo znając życie pewnie sporo nam skrzynek braknie. To jestem o tym święcie przekonany. Nie, ale dzisiaj pod względem gameplayu to jest porażka. Bandikowy rosół. Pch. Nie ośmieszaj się, typie. Just a few more steps and you'll be Bandicoot Bob. Więc tak to się wszystko prezentuje. I teraz zobaczymy, jak nam tu pójdzie. No, tutaj doszliśmy bez zginięcia, to jest na plus. Tu już nigdzie nie musimy szukać tych ukrytych klejnotów, bo już mamy. Ale tutaj mamy skrzynkę. Więc w razie co będzie zdobyta. Wow, jaki rządek TNT. Tam jest jakiś, nie wiem, wykrzyknik, coś? Nie, nie widzę. Dobra. To skoro nie ma, to lecimy dalej. Mhm. Tu jest checkpoint, więc weźmiemy sobie już tak dla zasady. Jakbym miał zaraz w gówniany sposób zginąć. Tu jest wykrzyknik. No, mówiłem, że w razie co lepiej checkpoint wziąć. Później bym, kurde, ginął. Znaczy, pojawiałbym się tam dalej. I pewnie bym dalej ginął, więc nic by się nie zmieniło. Aha, tutaj się to nie odblokowało. To tylko tutaj się te skrzynki odblokowały. Chyba, że tu u góry coś jest. Nie. Tu nic nie ma. Tu się odblokowało.
A, i tutaj są te TNT. Okej. Brzmi to w miarę realnie. Tam u góry są te czasowe skrzynki. To już właśnie zauważyłem po tym czerwonym wykrzykniku. Więc myślę, że dostanie się tam nie będzie też trudne. Mówiłem, że nie będzie trudne. Teraz tylko zrobić coś takiego. Pyk, pyk. Myślałem, że ja nie zdobędę tamtej skrzynki, nie? I spadnę w dół. Ale to byłby dopiero smutek. W sensie dla mnie byłby smutek, dla was to byłaby radość. Mówiłem, że wy czekacie na moje fejle. Powiedzmy sobie szczerze, że znam was za dobrze. Dobra, teraz znowu exploring. Sprawdźmy, czy tutaj nie ma za nami. Dobra, nie ma nic. Dobrze, że się upewniłem. Przejmę teraz pewność stuprocentową. Tam żyćko się pojawiło. A teraz trzeba będzie tu doskoczyć. O Jezu, ile tu skrzynek czasowych jest. Źle do tego podszedłem, zdecydowanie źle. Dobra, tu już mamy sprawę załatwioną. Tu również 132 na 176. Chyba i tak mi zabraknie skrzynek, coś sądzę, coś tak czuję. No, dobrze czułem. No, ten poziom nam poszedł o wiele lepiej.
Wiadomo, no tam 3 śmierci i skrzynki to mogę sobie poza anteną zrobić. To nie problem. Ale jednak poszedł nam o wiele lepiej niż poprzedni poziom i te pierwsze dwa. To w sumie był, czekajcie, który poziom? Raz, dwa. Trzy, cztery. To będziemy piąty poziom teraz robić z 9. Nie, to był piąty poziom, bo jeszcze Dingo Dyla. No to już nam 3 poziomy zostały. A 4, nie 3, tylko 4. Dobra, co to jest za poziom? Bez ociągania się, no w sumie rację, nie wolno się ociągać. Podciągać się można, ale ociągać niekoniecznie. A, to jest ten poziom. To go nawet na streamie pokazywałem. Pamiętam. Kurde, stare dobre czasy się przypominają. Co z tego, że to był miesiąc temu? Tutaj już przecież byłem, hopie. Na streamie tutaj byłem. Ale byłem. Jestem ciekaw, jak mi w ogóle ten poziom pójdzie. Czy będzie gorzej niż na streamie, czy będzie właśnie lepiej. Pod względem, nie wiem, ilości skrzynek czy czegokolwiek. Bo na razie tutaj staram się wszystko zdobywać. O Jezu. Dobra, udało się tutaj znokautować tamte skrzynki. Jest i on. Są i gargulce, kurde. Te frajery, z którymi się męczyłem na streamie. No teraz to oni wszyscy gładko wchodzą, więc co ja tam będę się przejmował. Ciekawe, gdzie tu jest ukryty klejnot. Bo już szczerze nie pamiętam. No i właśnie w taki oto sposób, w żałosny sposób, kurde, dokonałem seppuku własnego siebie. Dobra, wszystkie 3 skrzynki poleciały. Tu mamy czysto, tu również mamy czysto. No i to jest właśnie, kurde, to, że chcesz się odwrócić, a Dingo Dyle odmawia ci również też posłuszeństwa i przez to tu, kurde, nie chcesz trafić. Albo czasami jest właśnie problem taki z Dingo Dylem, że on sam z siebie ten jetpack odpala swój, w sensie ten miotacz ognia.
I to często jest takie randomowe, że to jest przegięcie pały. No, zamiast trafić w nitro, to kurde trafia w co innego. O, znowu to samo. Cóż za ironia losu. No dawaj, w nitro traf. Dokładnie. O, jeszcze tu. Tu większość skrzynek w tym poziomie to nitro, więc podejrzewam, że może to być 100% tutaj zrobione, aczkolwiek pewności 100% nie mam. No, to właśnie Dinguś nam pomógł tutaj ogarnąć co i jak. To jest z niego dopiero pomocnik. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że gdzieś tutaj będzie ukryty klejnot u góry. Tego zobaczymy. Tu na razie nic nie ma. Tam w ogóle też nic nie było, więc dobra, lecimy do przodu. Nie ma czasu do stracenia. Jeszcze chcę zrobić te poziomy retrospekcyjne, żeby już dzisiaj pewien etap gry skończyć. Już potem tylko relikty zrobić i tryb inverted i zakończyć już przygodę z Crashem 4. Wiecie, z jednej strony ja się cieszę, z drugiej strony się nie cieszę, że kończę, bo to jest naprawdę świetna produkcja, ale ona trwa już na tyle długo. Ona trwa zbyt długo już na moim kanale, więc warto jednak coś, co trwa zbyt długo, w końcu skończyć, a nie się obijać. Prawda? Za bardzo się rozpędziłem. O Jezu, tu jeszcze ta o nie. Ta końcówka tego poziomu będzie przesrana. O nie. O nie. Najgorzej. Dobra, to trudno, tutaj też nie będę miał klejnocika za 3 te śmierci. Jak już mamy iść z tradycją, to idźmy z tradycją, że dzisiaj nie ma klejnotów za 3 śmierci. Jakoś z tego wybrnąłem. Przez chwilę myślałem, że ten klejnot ukryty będzie tam u góry, ale no niestety nawet ja mam prawo się pomylić. O, czekajcie chwilę. Wait. Halo? A, bo ty w pracy już jesteś.
Aha, bo ty masz dzisiaj jeszcze nockę, tak? A, no dobra, spoko, bo tak się chciałem zapytać, bo ja sobie teraz nagrywam i wiesz, tak chciałem skorzystać z okazji, żeby może szybciej skończyć nagrywki, żeby pogadać. Dobra, okej, spoko, to tam powodzenia życzę. Da, powodzenia życzę, nie? No, na razie. No, siemanko, słuchajcie, macie pozdrowienia od Nero. Od mojego spoko ziomeczka z YouTube'a Nero. Tak więc tyle w temacie. Nero pozdrawia. I jedziemy z koksem, kurde. Teraz uwaga, róbmy to na spokojnie. Róbmy na spokojnie, powiedziałem. Już mam w dupie ten klejnot za trzy śmierci. Wolę mieć po prostu na spokojnie to ogarnięte. Tu wybuchło, wybuchło. Więc raz jeszcze, będę ginął tak długo, aż... Co to było? Dobra, nie wiem. Będę tak długo ginął, aż się uda. Kurde. Miałem prawie te wszystkie skrzynki zebrane. Dobra, udało się. Chociaż tą jedną skrzynkę. Chociaż tą kurczę pieczone jedną skrzynkę. A ile śmierci mam przy tym? Kurde, 18. 18 śmierci. Czajcie to? Przynajmniej nie 20, nie? No ale... Jednak... No słabo. Słabo mimo co. No, wracaj tu. Zbieraj co musisz. Elo fake crash. Nie, wracaj. O. Wracaj, wracaj. Dobra. Jaki werdykt? Tak myślałem. Tak po prostu myślałem. 11 skrzynek. W sumie mamy przynajmniej wszystkie klejnoty za łampa fruit, więc możemy machnąć ręką na ten poziom już. Pięć% gry. Nice. Dobra, stąd możemy się ewakuować już. Kogo my tu mamy za poziom? Magiczna mieszanka.